Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam z Bożego Kościoła Adwentystów w dniu siódmego na studium biblijnym poświęconym Ewangelii według Świętego Łukasza. Jest naszym przywilejem, że możemy rozpocząć ten nowy etap studium rozważania Słowa Bożego. Nowy Testament pokazuje nam kilka obrazów Jezusa Chrystusa. Ewangeliści zostawili takich kilka portretów. My dzisiaj będziemy mogli się pochylić nad trzecim z kolei, czyli właśnie nad tym, w jaki sposób ewangelista Łukasz pokazał nam Jezusa Chrystusa. W dzisiejszym studium udział bierze Dawid i Grzegorz, a ja mam na imię Adam. Nasze studium biblijne rozpoczniemy modlitwą, tak, by Pan Bóg błogosławił i prowadził nas w tym rozważaniu. Dawidzie, gdybym Ciebie mógł poprosić o, o modlitwę na rozpoczęcie tego rozważania. Oczywiście. Schylmy czoła. Wszechmocny, łaskawy Panie, będziemy pochylać się teraz nad Twoim Słowem, dlatego prosimy Cię o wielkie błogosławieństwo, o to, byś namaścił nasze myśli, nasze uszy, nasze usta, tak, aby każda myśl, Panie, pochodziła od Ciebie byśmy mogli dzięki temu lepiej zrozumieć Twój święty charakter, lepiej zrozumieć to, co Ty dla nas zrobiłeś, i abyś, Panie, po prostu prowadził całą tą, całe to rozważanie. Prosimy Cię o Twoje Błogosławieństwo przez najdroższe imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Temat dzisiejszego rozważania biblijnego brzmi przyjście Jezusa i będziemy mówić o tym pierwszym przyjściu Jezusa, o Jego narodzinach, bo na początku Ewangelii Świętego Łukasza znajdujemy te Właśnie momenty, w których pokazany jest Jezus, który urodził się na tej ziemi, przyszedł na nasz świat po to, żeby wykonać jakieś konkretne dzieło. Natomiast zanim otworzymy te fragmenty, które już dotyczą stricte jego osoby, jego dzieciństwa i tych wydarzeń, które poprzedziły jego narodzenie, chciałbym, żebyśmy. Przeczytali pierwsze cztery teksty, ponieważ jest to dość charakterystyczny i specyficzny fragment, którego tak naprawdę nie znajdziemy w żadnej innej Ewangelii. Łukasz rozpoczyna swoją Ewangelię takim wstępem, który pokazuje, że chce w sposób bardzo konkretny opisać wszystko co dotyczyło życia Jezusa i daje nam wgląd także w te teksty, w świadectwa, w źródła, z których korzystał sporządzając ten portret, o którym wspominałem. Grzegorzu, gdybyś mógł przeczytać pierwsze cztery wiersze Ewangelii według Świętego Łukasza. Czytam z przykładu Biblii Gdańskiej. Ponieważ wiele się ich podjęło sporządzić historię o tych sprawach, o których my pewną wiadomość mamy, tak jako nam podali ci, którzy od początku sami widzieli i sługami tego słowa byli, zdało się też i mnie, którym tego wszystkiego z początku pilnie doszedł, tobie to porządnie wypisać, zacny tę chwilę, abyś poznał pewność tych rzeczy, których cię nauczono. Z tego fragmentu, czego dowiadujemy się o źródłach dla Ewangelii, po które sięga Łukasz jako właśnie ten historiograf, jako, jako pierwszy, jako ojciec historii Kościoła, bo myślę, że możemy w, o nim w taki właśnie sposób mówić, bo jest tym, który za, zapoczątkował i jako pierwszy pokazał nam nie tylko życie Jezusa, ale w połączeniu właśnie z początkami e, historii kościoła opisanym w dziejach apostolskich. Ma bardzo konkretną perspektywę i naszkicował ją właśnie w tych czterech pierwszych wierszach. Z jakich źródeł Łukasz korzysta? Po co sięga? Co nam pokazuje? Pokazuje nam to jasno i wyraźnie, że Łukasz korzystał ze sprawozdań ludzi, którzy byli bezpośrednimi świadkami, jak tutaj podaje werset drugi. Tak, jako nam podali ci, którzy od początku sami widzieli i sługami tego słowa byli. Czyli sprawozdanie jakby z pierwszej ręki. Myślę że też na podstawie pierwszego wersetu wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń. Myślę, że skoro on o tym wiedział, to także musiał to czytać. Mm -hmm. Bardzo słuszna uwaga. Więc widzimy tutaj, że Łukasz nie sprawozdaje, czy też nie opisuje tego, co dotyczy Jezusa Chrystusa, wyłącznie z tego, co zasłyszał od tych osób, które widziały Jezusa, czy które słuchały jego nauki, którego które oglądały rzeczy i cuda, których dokonywał, ale również sięgał po jakieś bardzo konkretne źródła. Moglibyście wskazać jakieś źródła, do których mógłby się odwoływać? Choćby Ewangelia Marka, która powstała jako pierwsza ze wszystkich Ewangelii, potem Ewangelia Mateusza, na której też pewnie bazował trochę Łukasz. W tym pierwszym fragmencie, który otwiera tę księgę, czytamy: wielu podjęło się już opisania wydarzeń, więc bezsprzecznie. Łukasz sięga do Ewangelii Marka. Mamy na to pewne świadectwa po to, żeby skorzystać, ale są jakieś również inne źródła, które wykorzystuje po to, żeby sporządzić właśnie taki wiarygodny i pewny obraz Chrystusa, dlatego że tak jak czytamy tutaj w wierszu czwartym, jego celem jest upewnienie czy też przekonanie Teofila, że to, co usłyszał, czego dowiedział się na temat Jezusa, jest prawdą, że jest autentyczne, że jest faktyczne, że może temu wierzyć i przez to oddać jakby swoje życie dla Boga. Dzisiaj miałem okazję tak troszeczkę może na piechotę, ale policzyć wszystkie teksty, które znajdują się w Ewangelii Marka i naliczyłem, że jest ich 1150. To, to jest całkiem, całkiem sporo. I co ciekawe, że... Spośród tych 1150 tekstów znajduje się około 350 fragmentów, które są zaczerpnięte z Ewangelii Marka, więc bardzo dużo fragmentów, które znajdujemy u Marka, są obecne również w Ewangelii Łukasza. Ponadto mamy pewne świadectwa, kiedy porównujemy na przykład Ewangelię Łukasza z Ewangelią Mateusza, że około 220 fragmentów. Pochodzi z jakiegoś innego źródła, z którego korzystał również Mateusz. To nam daje bardzo prosty rachunek, że około 550 tekstów Ewangelii Łukasza jest zaczerpnięte bezpośrednio z właśnie jakichś innych źródeł, które Łukasz wykorzystał po to, żeby ten opis Jezusa był dla nas wiarygodny, pewny. Natomiast mamy jeszcze połowę tej Ewangelii i zgodnie z tą. Z tą myślą, którą przeczytaliśmy w pierwszych fragmentach, odwołującą się do tych, od których mógł zasłyszeć pewne rzeczy. Czy moglibyście wskazać, może, albo powiedzieć, od kogo Łukasz mógł słyszeć na temat Jezusa Chrystusa? No. Także później te fragmenty zostały zawarte i wkreślone w jego, w jego Ewangelię, w jego opowiadanie o Chrystusie. Na pewno wiele też słyszał od apostoła Pawła, którego był uczniem. Być może też innych apostołów albo uczniów bezpośrednich apostołów wypytało to, albo innych uczniów, którzy nie byli nazwani apostołami, ale chodzili za Panem Jezusem. Mhm. Tak, byli świadkami tych wydarzeń, tak. o których tu jest mowa. Pamiętajmy właśnie, że uczniów było naprawdę wielu i nie tylko dwunastu apostołów, ale w niektórych fragmentach czytamy, że ponad siedemdziesięciu Mhm. I wa warto jeszcze podkreślić, że w Ewangelii Łukasza znajdują się też pewne wzmianki, które nie występują w innych Ewangeliach, mhm. prawda? Pewne unikatowe, jak na przykład tak przypowieści na temat zgubionej owcy, syna marnotrawnego, zgubionej monety, dobrego Samarytanina, łazarza. Bardzo kontrowersyjna przypowieść, co nam pokazuje, że również miał taki wkład własny Łukasz w to. No, niewątpliwie. Jednym z takich elementów, które, które właśnie bezsprzecznie należą do jakiegoś dobra własnego, ale do którego w jakiś sposób on się odwołuje, do którego musi sięgnąć, jest Ewangelia Dzieciństwa. To jest taki mhm. fragment, którego nie znajdziemy ani w Ewangelii Marka, a Ewangelia Mateusza, jeśli chodzi o opis Ewangelii Dzieciństwa, jest całkowicie odmienna od tego świadectwa, które przekazuje nam właśnie Łukasz. Czy może macie jakiś pomysł, jakąś sugestię dotyczącą tego, skąd Łukasz mógł zaczerpnąć te fakty, te prawdy, które opisane są w pierwszych, w pierwszych trzech rozdziałach Ewangelii, według Łukasza? Być może rozmawiał po prostu z jego mamą, okay. albo może innym członkiem rodziny Jezusa, który dora, którzy dorastali razem z Jezusem. A po czym to wnioskujesz? To była w zasadzie pierwsza myśl, która mi przyszła. Kiedy zadajesz już pytanie, skąd Łukasz mógł mieć informacje. Mhm. No i podaje takie fakty, naprawdę bardzo szczegółowe fakty na temat narodzenia się Jezusa Chrystusa, na temat rozwoju Jezusa Chrystusa, wczesnego rozwoju. Ja osobiście myślę, że ta myśl, która tutaj popłynęła od Dawida, jest, jest bardzo trafiona, dlatego że właśnie w tych pierwszych trzech rozdziałach znajdujemy takie niezwykłe, unikatowe fragmenty, które. W jakimś sensie są bardzo osobiste. Tak? Mówią na przykład o tym, co Maria czuła, albo co przeżywała, albo mamy tak zwany kantyk, który śpiewa magnifikat, pieśń uwielbienia, którą śpiewa ku czci Boga ze względu na łaskę, której dostąpiła. Widzimy to także w genealogii Jezusa Chrystusa, która w Ewangelii Mateusza wygląda zupełnie inaczej niż w Ewangelii Łukasza, co sugeruje, że ta Genealogia w Ewangelii Łukasza jest właśnie genealogią Marii. A to z kolei rzutuje i pokazuje nam, że Łukasz bardzo na serio traktuje źródła, z których korzysta po to, żeby opowiedzieć o Jezusie Chrystusie. Z jednej strony jest oczywiście teologiem, dlatego że chce pokazać pewien teologiczny obraz Jezusa, kim Jezus jest, co uczynił, w jaki sposób, ale jednocześnie chce być wierny, w przedstawieniu tych wydarzeń, które miały miejsce, szuka, sięga do źródeł, poszukuje świadków, po to, żeby swoje świadectwo, swój obraz Jezusa odmalować jak najbardziej wiernie, żeby ten obraz mógł faktycznie pokazać nam, kim jest dla nas Jezus Chrystus. Zapytałeś, skąd mogę to wiedzieć? Otóż w pierwszych już rozdziałach, w pierwszych wersetach, gdy jest przepowiednia o narodzeniu się Jezusa, widać emocje, które są tu, są tu opisane. Przykład, ale ona zatrwożyła się tym słowem. Widać, no, kto lepiej zna emocje niż ty sam, więc musiał szukać u źródła. Łukasz, prawda? Musiał szukać u źródła, musiał zapytać się właśnie tej yy, mamy, rodziców bezpośrednio, która przeżywała to, tą sytuację. Ja bym się tutaj jeszcze odniósł do tego zacnego teofila. Kim on tak naprawdę jest? Czy to była jakaś konkretna osoba, jakiś człowiek o imieniu teofil? Być może tak. Ale znaczenie samego imienia z języka greckiego składa się jakby z dwóch członów. Możemy to rozbić na dwa człony. Teos, co to znaczy Bóg, i Philos, co to znaczy przyjaciel. Więc znaczenie tego imienia to jest przyjaciel Boga. Więc równie dobrze autor, czyli Łukasz, mógł adresować swoją Ewangelię, jakie dzieła apostolskie, jakie dzieje apostolskie, do wszystkich przyjaciół Boga, czyli do mnie, do Ciebie, do każdego, kto tylko pochyla się nad tą księgą, aby Jego przekonać, że Jezus Chrystus rzeczywiście był Mesjaszem. A chciałbym w kontekście tego, tego fragmentu, tych czterech pierwszych wersetów Ewangelii Łukasza, postawić pewne pytania, które dotyczą tematu związanego z natchnieniem biblijnym. Dlatego że. W drugim się do Tymoteusza, w rozdziale trzecim, bodajże w wierszu 15 możemy przeczytać, że całe Słowo przez Boga jest natchnione, że całe Pismo przez Boga jest natchnione jest, jest pożyteczne do wykrywania błędów, i do, do wychowania, do poprawy itd. Tak I mamy w tym fragmencie uwypuklone coś niezwykle istotnego i ważnego, że Bóg w jakiś szczególny sposób inspirował y, autorów biblijnych i to oczywiście w pierwszej linii odnosi się do Starego Testamentu, bo to ma na myśli apostoł Paweł, kiedy mówi na temat pisma. Jedynym pismem Kościoła w tamtym czasie jest właśnie to, co my dzisiaj określamy mianem Starego Testamentu. Ale gdybyśmy tak spróbowali per analogiam, przez analogię przenieść się do Nowego Testamentu i potraktować te same, te same poszukać tego samego prawidła w kontekście właśnie tego, w jaki sposób. Bóg inspirował autorów Nowego Testamentu, to jak możemy popatrzeć na ten temat, że Łukasz, który zakładamy, jest inspirowany, jest natchniony w jakiś szczególny sposób przez Boga? Tak naprawdę nie pisze czegoś, co Pan Bóg mu gdzieś mówi. Tylko po prostu można by powiedzieć, kompiluje jakieś różne fragmenty biblijne, zbiera źródła, układa, tu przestawia, tam przestawia, to pokazuje, tak to w inny sposób. W jaki sposób możemy w tej kategorii postrzegać natchnienie i czego to może nas uczyć? Bardzo dobre pytanie. Często wyobrażamy natchnienie jakie, jako takie mechaniczne dyktowanie przez Pana Boga i mechaniczne odpisywanie przez autora, ale tak naprawdę, jak pochylamy się nad Ewangeliami, to widzimy, że i język się różnił, i gramatyka się różniła. Widzimy choćby, że cała Ewangelia Łukasza, jak w ogóle pisma Łukasza, naprawdę były pięknie napisane, jeśli chodzi o dobór słownictwa, jeśli o składnię gramatyczną, co nam też pokazuje, że. Te jego zdolności, umiejętności zostały wykorzystane w tym. Ale to też nam pokazuje, że Pan Bóg na pewno go natchnął, dając mu chęć do spisania, na pewno dał mu jasność umysłu, aby mógł te informacje pozbierać, ułożyć w jakąś całość i oddzielić to co, to, co jest ważne, od tego, co na pewno jest mniej ważne. Mhm. Ale nie stłamsił jego indywidualności. Tak jak już wspominaliśmy wcześniej, kiedy Łukasz wykorzystuje źródła, z których, z których korzysta dla przedstawienia, dla opisania osoby Jezusa Chrystusa, z wszelkim prawdopodobieństwem odnosi się do jakichś wspomnień, doświadczeń, przeżyć związanych z rodziną, bliższą rodziną Marii. Ewangelista Marek rozpoczyna swoją Ewangelię od zwiastowania, które Poprzedza przyjście Jezusa Chrystusa, jego służbę, i to jest zwiastowanie Jana. Tutaj w tym przypadku Łukasz również w taki sposób przedstawia tego, który poprzedza Jezusa, ale, ale w zupełnie innych okolicznościach. Sięga znowu do pewnych fragmentów, do pewnych historii z życia Jana, których nie znajdziemy w żadnej innej Ewangelii. O czym tutaj mowa i czego możemy się z tych historii nauczyć? Przede wszystkim. Widzimy tutaj ponadnaturalny sposób, w jaki Bóg się objawia i mówi o tej cudownej nowinie. Zachariasz usługiwał wówczas, wówczas w świątyni, ym, gdzie za, składał ofiarę skadidła. Wprawdzie nie wiemy, czy to była poranna czy wieczorna ofiara, ale objawił mu się Anioł i tutaj widzimy, że Zachariasz przestraszył się, ogarnął go lęk na widok tego Anioła. Ym, przy okazji taka myśl, że widać, że Anioły to nie były takie. Małe bobaski ze skrzydełkami, tylko to były tak majestatyczne postaci, że można było się naprawdę przestraszyć. Ten anioł mówi właśnie, że modlitwa Zachariasza została wysłuchana i urodzi się syn, właśnie, któremu nada im Jan, będą, będą się razem radować i weselić z tego powodu. Co ciekawe, właśnie Bóg wybiera yy, tą rodzinę. Która, która nie była taką zwyczajną rodziną, przecież to był, to był kapłan, to był ktoś, można powiedzieć, taki przewodnik duchowy w Izraelu. Wybrał tą rodzinę, by narodzić człowieka, który miał zwiastować o Jezusie. Miał mówić właśnie o jego przyjściu. To co zapewne będziemy studiować w dalszych rozdziałach, w rozdziałach Ewangelii Łukasza. Dzięki. Widzimy też tutaj, że Bóg ma plan, który realizuje. Mhm. I. Widzimy, że nie tylko Bóg w ponadnaturalny sposób sprawił, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, ale jeszcze przed narodzeniem Jezusa Chrystusa około 6 miesięcy wcześniej w ponadnaturalny sposób sprawił, że posłaniec, który miał zwiastować narodzenie się Mesjasza i przyjście Mesjasza, też się narodził. I co ciekawe, widzimy tutaj odniesienie do starotestamentowych proroc, jak choćby pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, werset 17. Czytam kiedy anioł Gabriel powiedział, bo on pójdzie w przód przed obliczem jego w duchu i w mocy Eliaszowej, aby obrócił serca ojców ku dzieciom, a odporne ku roztropności sprawiedliwych, aby sporządził Panu lud gotowy. I widzimy nawiązanie do proroctwa z księgi Malachiasza. Otwieram. Czytam z przykładu Biblii Gdańskiej, księga Malechiasza, rozdział 4, werset 5. Oto ja wam pośleł Eliasza proroka. Pierwej, niż przyjdzie on wielki i straszny dzień Pański. I kiedy słyszymy zwiastowanie Jana-chściciela, to on nawołuje do czego? Aby ludzie prostowali swoje drogi przed przyjściem Mesjasza, i to też jest wypełnienie proroctwa, zapisanego w 40. rozdziale. Księgi Izajasza. Pozwólcie, że przeczytam. Księga Izajasza, 40 rozdział, wersety 2 i 3. Mówcie do serca Jeruzalemu. Ogłaszajcie mu, że już się dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego i że wziął z ręki pańskiej dwójnasób za wszystkie grzechy swoje. Głos wołającego na puszczy. Gotujcie drogę pańską. prosto czyńcie na pustyni ścieżkę Boga naszego, widzimy, że Bóg to wszystko zaplanował. I narodzenie się Jana Chrzciciela, jak i Jezusa Chrystusa, było wypełnieniem Bożego planu, wypełnieniem prorost zapisanych w Starym Testamencie. Mhm. A gdybym mógł ciebie poprosić, Dawidzie, żebyś przeczytał jeszcze jeden fragment. To jest Księga Izajasza, rozdział 7 i wiersz 14. Dlatego sam Pan da wam znak, Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel. Grzegorz czytał tutaj teksty, które odnosiły się do tego, który miał poprzedzać Jezusa Chrystusa, czyli odnosiły się do Jana Chrzciciela, i w sumie zainicjowany jest również tutaj ten element, szczególny element, że jeszcze ktoś, ten konkretny ktoś, czyli Jezus, również ma narodzić się jako wypełnienie proroctwa. Czytałeś Dawidzie fragment Zajasza z rozdziału siódmego. Ten właśnie konkretny tekst przywołuje ewangelista Mateusz w swojej Ewangelii Dzieciństwa, kiedy, kiedy pisze, To wszystko się stało, aby się spełniło, co Pan zapowiedział przez proroka, oto to Pan napocznie i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. W jaki sposób moglibyście odnieść się właśnie do tego tematu, bo ewangelista Mateusz przywołuje fragment z księgi Zajasza, po to, żeby coś bardzo konkretnego. Ukazać w kontekście narodzin Jezusa Chrystusa. Co niezwykłego stało się w kontekście narodzenia właśnie tej osoby? Tak jak zapowiedziało proroctwo, Mesjasz miał przyjść narodzony z panny czy z dziewicy. Czy jak podaje nam hebrajski oryginał, tam jest słowo alma, znaczące młodą kobietę jeszcze niezamężną. A w jaki sposób interpretuje to wyrażenie Mateusz w swojej Ewangelii? jako dziewica. A, właśnie. To też jest istotna i ważna kwestia. Chcę po prostu pokazać ten naturalny charakter mhm. dotyczący narodzin Jezusa Chrystusa. I co ciekawe, to jest fragment, który przywołuje tutaj Mateusz zaraz na zakończenie swojego rodowodu. W rodowodzie wielokrotnie mówi o tym, że ten człowiek, ten protoplasta spłodził tego, a tamten spłodził tego, a tamten spłodził tego, tamten spłodził tego, i, zrodził tego i zrodził tego i zrodził tamtego. Ale w przypadku Jezusa było inaczej, dlatego że Jezus nie został, że Jezus został zrodzony. Jest to zupełnie inna forma gramatyczna, której tutaj używa Mateusz dla przedstawienia właśnie narodzin Jezusa, żeby ukazać, że w przypadku Jezusa nie było tak, jak w przypadku każdej innej osoby, która gdzieś kiedyś na tej ziemi się narodziła. Mamy ten szczególny, szczególny akcent, że Jezus przychodzi z nieba, jest. Jest Synem Bożym, rodzi się z woli swojego własnego Ojca. To jest właśnie wspaniałe, że widzimy bardzo dużo proroctw, które później wypełnił Jezus Chrystus. Jak Jezus rozpoczynał swoją działalność, to mówił takie oto słowa: Pokutujcie, albowiem, albowiem wypełnił się czas. I możemy zadać pytanie: Jaki czas? Uważam, że czas opisany w 9, pod koniec 9 rozdziału Księgi Daniela. Gdzie było odniesienie, kiedy miał Mesjasz rozpocząć swoją służbę? Przeczytaliśmy teraz kilka fragmentów i Starego, i Nowego Testamentu, które pokazywały, że przyjście Jezusa nie jest przypadkowe. Urodził się w bardzo konkretnym czasie, ale urodził się również w bardzo konkretnym miejscu. Ewangelista Łukasz w drugim rozdziale i w wierszu siódmym mówi nam o tym, że. Maria urodziła swojego pierworodnego syna, zawinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, ponieważ zabrakło dla nich miejsca w gospodzie. Taki bardzo znany fragment, szczególnie może nam gdzieś pobrzmiewa w uszach w grudniu, kiedy cały świat wokół w jakiś sposób celebruje narodziny Jezusa Chrystusa. No Ale jest to coś na wskroś zaskakujące. No, w jaki sposób, jak, jak, jaką miarą, jak, jak możemy na to patrzeć, że ten, który miał wszystko, który był Bogiem, który, który preegzystował w jakiejś odwiecznej przeszłości, który powołał cały świat do istnienia, jak na przykład Ewangelista Jan w swoim prologu mówi, rezygnuje z tego, kim był i... I rodzi się w żłobie, w jakiejś stajni. Jak, jak możemy to w ogóle zrozumieć? Apostoł Paweł w liście do Filipiany również coś na ten temat mówi. Gdybym mógł poprosić ciebie, Dawid, mhm. żebyś przeczytał te słowa. To jest list do Filipian, drugi rozdział, od piątego do ósmego wersetu. Takiego bądź względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Mhm. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, nie to do śmierci krzyżowej. Ja tu widzę też nawiązanie do 2 8, 8.9, w którym Paweł pisze podobne słowa, albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla Was ubogim, abyście ubóstwem Jego... Ubogaceni zostali. Mhm. Widzimy tutaj bardzo piękną, naprawdę piękną cechę naszego Boga, który się uni uniża. Dobrze wiemy, co stało się z Lucyferem. XIV rozdział Księgi Izajaszek, kiedy on mówi: Ja, ja wstąpię na niebiosa, ja zrównam się z Najwyższym. A tutaj czytamy o Jezusie, który będąc w kształcie bożym. Tutaj jest użyte greckie słowo morfe, które może znaczyć obraz, kształt. Nie poczytał sobie, aby być równym Bogu, ale dalej czytamy: przyjął kształt niewolnika, hmm. czyli poniżył samego siebie. Mógł mieć wszystko, mógł być królem, mógł zasiadać dalej na swoim tronie, mieć tą postać, jaką miał Bóg, ale nie. On dla nas się uniżył. On przyjął takie ciało, jakie my mamy, takie słabości, jeśli można to nazwać, chociaż Jezus nigdy nie zgrzeszył. I co ciekawe, później, choćby w listach apostoła. Pawła widzimy, że on pisze Paweł, sługa Jezusa Chrystusa. I używa tam słowa dulos, które znaczy niewolnik, tego samego słowa, które tutaj jest użyte, że Jezus przyjął właśnie tą postać niewolnika. Jakby chciał się porównać. Mój mistrz się uniżył, to ja teraz, teraz też będę się uniżał. Mm -hmm. Czy z tego wpłyną jakieś bardzo konkretne, nie wiem, praktyczne lekcje dla nas? Czy, czy to ma jakieś znaczenie dla Ciebie, czy dla Ciebie, że Jezus to zrobił? Czy to przyjmujemy to, akceptujemy? Czy to przekłada się jakoś na nasze własne życie? Ma jakieś znaczenie dla tego, w jaki sposób my funkcjonujemy tutaj na tej Ziemi? Można to porównać z sytuacją na świecie. U nas, jak wiadomo, kto ma większą władzę, kto więcej pomiata innymi, ten jest w jakiś sposób większy. Widzimy królów, którzy Którzy kazali innym rozkazywali, ścinali głowy i byli w zasadzie okrutni. Ale Boża hierarchia, Boże wartości są kompletnie inne niż nasze światowe, które są zniszczone przez grzech. Boża, Boża wartość polega na tym, że ktoś jest pokorny, prawda? Bóg, który stworzył nas, który jest o wiele większy, tak, że nie potrafimy nawet sobie wyobrazić, jak, jak bardzo większy i wspanialszy i doskonalszy jest od człowieka, postanowił ukorzyć się, zrezygnować, wiadomo, w jakiś sposób ze swojej boskości i uniżyć się do postaci człowieka, aby doświadczyć tego, co my doświadczamy i pomóc nam, bo tak bardzo nas ukocha. Ja tu widzę niesamowitą miłość. Nie wiem, nie wiem, czy taką miłość w ogóle potrafimy zrozumieć. Czy to nas czegoś uczy? Dla naszego własnego życia, do tego, w jaki sposób my Możemy, czy może powinniśmy funkcjonować w tym świecie, w którym żyjemy? Myślę, że uczy nas tego, byśmy tak jak są, jak Chrystus oddał swoje życie i poświęcił naprawdę wiele dla nas. Tak samo my powinniśmy poświęcić naprawdę wiele dla innych ludzi, by im w jakiś sposób pomóc. Często mamy taki egoistyczny tryb życia nie chce mi się, ktoś to inny zrobi, może jednak nie. Po prostu wolimy czas czy pieniądze, czy finanse, czy swoje po prostu ja spożytkować na siebie. Czy na najbliżej, ale jeżeli mamy tą miłość do tych innych ludzi, to dawać z siebie wszystko i uniżać się, bo w tej właśnie pokorze i uniżeniu jest naprawdę wielkość u Boga. Ja chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że często w nas może być taki głos jakby w szatanie. Głos, który nam mówi ja, ja muszę coś osiągnąć, ja muszę się liczyć na tym świecie, ja muszę być taki, ja muszę być taki, ale Pan Jezus nam pokazuje, że tak naprawdę to nie to, co Ty masz, nie to, kim ty jesteś na tym świecie, ale to, czy ty potrafisz służyć drugiemu człowiekowi, czy ty potrafisz się zatrzymać nad drugim człowiekiem, pochylić się, bo po to przyszedł Jezus Chrystus. Bardzo dobrze znamy Jana 3,16, mhm. ale dalej czytamy, kiedy Pan Jezus powiedział: Ja nie przyszedłem na ten świat, aby ten świat potępić, ale aby ten świat zbawić. Czy my niesiemy nadzieję, tak jak, niesie, tak jak niósł Jezus Chrystus? Czy my idziemy z duchem służby, bo to ma wartość w oczach Bożych? I taki przykład pokazał nam Jezus. W tych fragmentach, które tutaj czytaliśmy, w tych wypowiedziach, które, które daliście z nich, bardzo jasno wynika, że Jezus z czegoś zrezygnował, Jezus coś poświęcił i to nie zrobił tego, na jakiś krótki czas, nie zrobił tego tak naprawdę tylko i wyłącznie na czas życia tutaj na Ziemi, ale on przyjął ciało i stał się człowiekiem na zawsze. Można powiedzieć, że na powietrzny czas zrezygnował z tego, kim był, po to, żeby stać się takim, jakimi my jesteśmy i w taki sposób będzie na wieki istniał. Natomiast jedną kwestią jest to, w jaki sposób to zrobił, a drugą kwestią jest po co to zrobił. Jaki był tego. Cel, jaka, jaka, jaka rola, jaki powód, jaka przyczyna. Kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, to w rozdziale drugim od wiersza 25 możemy zaobserwować pewne niezwykłe słowa. To są wypowiedzi Symeona, który w świątyni, w czasie błogosławienia Jezusa właśnie przedstawia tą szczególną rolę dotyczącą Jego osoby. Pozwolę sobie przeczytać ten fragment. To jest Łukasz 2, od 25 do 32. W Jeruzalem zaś żył człowiek sprawiedliwy i pobożny, który miał na imię Symeon. Oczekiwał on pocieszenia dla Izraela, a Duch Święty był nad nim. Zostało mu objawione przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Mesjasza Pana. Z natchnienia ducha przyszedł więc do świątyni właśnie w chwili, gdy rodzice wnosili dziecko Jezus, by postąpić zgodnie z przepisem prawa. Wziął je na ręce, wysławiał Boga i mówił: Teraz, o władco, pozwalasz odejść cudze twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów. Światłość dla oświecenia pogan i chwały dla Twojego ludu Izraela. Zgodnie z tymi słowami wypowiedziane, jak czytaliśmy w natchnieniu Ducha Świętego, po co Jezus przyszedł na tą ziemię? Jaki, jaki był cel właśnie tego uniżenia, tej inkarnacji, tego, e, tego pozostawienia wszystkiego, co miał i kim był wcześniej? Zrobił to w jednym celu. Byśmy my mieli szansę przyjść do Boga. Bo czym jest ewangelizacja? Ewangelizacja to jest, gdy my mówimy... Idę do domu, czy pójdziesz ze mną? I Chrystus oddał swoje życie, byśmy mieli szansę, właśnie wrócić do domu. Do tego, co było w raju. Jest rzeczą pewną, że zbawienie jest przez Jezusa Chrystusa. Mhm. I żeby nie jego uniżenie, nie jego inkarnacja, nie jego ofiara, to byśmy nie byli zbawieni. Tutaj ciekawy jest werset 30 z drugiego rozdziału. Oczy moje oglądały zbawienie Twoje. Ale też ważne jest, abyśmy myśląc o zbawieniu, ciągle patrzyli na Jezusa Chrystusa. Nie tylko powtarzali, że Jezus mnie zbawił, ale żebyśmy ciągle patrzyli, bo czasami może być tak, że potem my się skupimy nad tym, jacy do końca jesteśmy, co my robimy dobrze, co my robimy źle, że tak naprawdę nasze oczy skierujemy z Jezusa na nas. I wtedy pojawia się tragedia, bo widzimy, że nie jesteśmy doskonali. I dlatego autor listu do hebrajczyków w 12 rozdziale jakby nas wzywa, abyśmy mieli ciągle oczy skierowane na Jezusa Chrystusa, na to, co się stało na krzyżu, bo to sprawiedliwość Jezusa Chrystusa nas zbawiła, bo to jego ofiara nas zbawiła, a nie nasze dzieła. I w kolejnym wersecie czytamy, że On przyszedł, aby zbawić wszystkich ludzi, nie jakichś tam wybranych, nie ludzi predystynowanych, wybranych przez Pana Boga do zbawienia. Ale jak napisał Paweł w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, podajże w wersecie czwartym, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. To jest pragnienie Boga. Bóg chce zbawić mnie, ciebie i każdego innego człowieka, bo Bóg kocha nas tak samo mocno. I werset 32. Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu Twego izraelskiego. To był szok. Dla Izraela w tamtym czasie. Bóg, który chce zbawić pogan? Tak. Bóg chce zbawić również pogan. Bóg chce zbawić tych ludzi, którzy w Niego nie wierzą, którzy Go w tym momencie odrzucają, w tym momencie nie chcą Go zdać. Bóg się o nich troszczy i chce właśnie przez ofiarę Jezusa Chrystusa i swoją łaskę przyciągnąć ich do siebie. I to jest wspaniałe. Mhm. Simeon wypowiada tutaj pod natchnieniem Ducha Świętego pewne proroctwo, prawda? Coś, co wybiega poza ten mesjanizm, taki bardzo narodowy, związany tylko i wyłącznie z samym Izraelem. Mówi o tym, że właśnie narodzenie Jezusa Chrystusa jest czymś, co dotknie w swojej zbawczej w zbawczym wymiarze nie tylko samego Izraela, ale również wszystkich innych narodów. Z drugiej strony, widzimy również w Ewangelii Łukasza takie szczególne. Akcenty, które dotyczą pomijania, jakby takich fragmentów trudnych, w których Jezus może w taki troszkę krytyczny sposób odnosiłby się albo w niezbyt uprzejmy, może miły sposób traktowałby właśnie tych, którzy są spoza Izraela, dlatego, że, jak sam powiedział, przede wszystkim do owiec, które są Izraela. Tutaj ewangelista Łukasz wybiega poza ten naród, gdzieś już szuka tutaj tych narodów, które mają być zbawione. Jak myślicie, dlaczego ewangelista Łukasz w taki sposób to robi? Dlaczego w taki sposób rozkłada akcenty? Warto tutaj zaznaczyć, że sam Łukasz pochodzi ze środ środowiska hellenistycznego. Widać, że on obracał się wśród pogan, znał ich zwyczaje, co nie wyklucza tego, że równie dobrze znał te zwyczaje żydowskie. Ale warto też nadmienić, że on był bliskim współpracownikiem Pawła, apostoła Pawła, który bardzo mocno głosił właśnie dla pogan, który przełamywał ten wcześniejszy stereotyp, że Ewangelia, Mesjasz miał przyjść tylko do Żydów. I być może on celowo pomija te wszystkie wątki tak w negatywnym świetle pokazujących pogan w swojej Ewangelii, bo czas, w którym była pisana ta Ewangelia, to już ten był czas, kiedy bardzo mocno Ewangelia była głoszona wszystkim poganom. Dzisiaj mieliśmy okazję przestudiować Ewangelię dzieciństwa według Łukasza, czyli te pierwsze fragmenty, które, w których Łukasz uwypukli jakieś cenne, istotne fakty z życia Jezusa, po to tylko, żeby popchnąć nas ku wierze, ku zaufaniu do Jezusa, byśmy mieli to przekonanie i tą pewność, że, że Jezus naprawdę się urodził, że Jezus nie jest jakąś fikcyjną postacią, nie jest jakimś wymysłem, przyjął ciało, stał się jednym z nas i zrobił to z bardzo konkretnego powodu po to, żeby zbawić swój lud, żeby zbawić Izraela. Ale zbawić również nas. Chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że poświęciliście swój czas i mogliśmy dzisiaj wspólnie zastanawiać się nad tymi fragmentami. Jeśli pozwolisz, Grzegorzu, bym mógł Ciebie poprosić do takiej końcowej modlitwy. Z przyjemnością. Kochany nas, nasz cudowny ojcze, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy pochylać się teraz nad Twoim słowem i rozważać te wielkie prawdy, które w nim zawarłeś. I prosimy Ciebie, aby te ziarna. Twojego królestwa były każdego dnia zasiewane w naszym sercu i wydawały jak najlepszy plon ku Twojej chwale i ku Twojej czci. W Twoje ręce się oddajemy przez imię Chrystusa, Pan naszego. Amen. 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 Szanowni Państwo, na dzisiaj to tyle, ale serdecznie Was zapraszam na przyszły tydzień, w którym będą omawiane dalsze, kolejne fragmenty w tym portrecie, którym, który został namalowany przez Łukasza. Studium kolejnego, kolejnego tygodnia to Chrzest i kuszenie Jezusa Chrystusa. Zapraszam, nie może, nie może was zabraknąć.